Ostatnie spotkanie w tym roku, więc obydwa zespoły chciały wywieźć 3 punkty. Niestety nam się nie udało, jest remis. Czy ten remis jest sprawiedliwy? Szczerze, my wszyscy w szatni czujemy duży niedosyt, że tego meczu nie wygraliśmy, aczkolwiek szanujemy ten punkt. Uważam, że bardzo dobrze zareagowaliśmy w drugiej połowie na to, co się działo, na ten wynik i szkoda po prostu, że nie udało się wygrać. Ale mówię, no, gdybym miał to podsumować tą całą rundę, to myślę, że zrobiliśmy bardzo duży progres, patrząc od początku tego sezonu, więc myślę, że kibice są dumni, że teraz jest taka drużyna w Mielcu, ale my odpoczywamy, krótki odpoczynek i na wiosnę czeka nas dużo pracy i no, chcemy dalej po prostu wygrywać, jesteśmy tego godni i tyle. Wróćmy chwilę do przeszłości. Gliwice, chyba klub, do którego bardzo z wielkim sentymentem wracasz. Coś możesz powiedzieć na temat tej powrotu do klubu? Tak, no tutaj spędziłem 4 lata. Dzień dobry, trenerze. Bardzo miło wspominam ten czas. I zawsze tutaj fajnie jest wrócić. Mam tutaj przyjaciół, z którymi mam kontakt, więc no, Gliwice zawsze będą w moim sercu. Święta uda się spędzić troszkę bez piłki, czy jednak ten temat przy rodzinnym stole i tak się będzie pojawiał? No tego tematu nie da się ominąć, ponieważ z bratem i ma rodzina, wszystko się to kręci gdzieś wokół tego grania. No ale też będzie czas, żeby porozmawiać o tym, o czymś innym. Jakieś specjalne zadania masz w te święta? Jeszcze nie wiem, pewnie się dowiem, bo te święta spędzamy u rodziny żony, więc czekam tam na polecenia, jestem gotowy do pomocy, mogę coś pomóc w kuchni. A gdy byliście mali, to bardziej ty, czy jednak Michał, byliście bardziej chętni do pomocy mamie czy rodzicom? My to przychodziliśmy na gotowe, że tak powiem. Po prostu siostry najbardziej pomagały rodzicom w przygotowaniu Wigilii i całych świąt, a my po prostu przychodziliśmy i na gotowe, bo my do 24 to jeszcze ciężko nas było zdjąć z boiska, taka prawda.